że nęka i tak dalej. A ja i tak, zaraz się wybiorę. Tak jak powiedziałem do Jarosława, a Meksykano i rzucę jemu liścik. Rzucę jemu do skrzynki liścik i tak dalej. O. Dziękuję bardzo. Może parę słów jeszcze o tym nękaniu. Ja już powiedziałem, że nękać nie będzie ten człowiek. Ja się zapytałem, ile razy będzie dzwonić. Dotąd, aż ja obejrzę ten filmik. Jak filmik kiedy chcę, to mam prawo obejrzeć. Jak ten filmik mogę oglądać? Przypomnij mi, ten filmik się nie podoba, ja nie muszę oglądać. On zbrzydł tobie ten filmik. I powiem tak, ja już Azorka nie mam, żadnego psa i proszę pana, proszę nie mówić, że ja w dupę zaglądałem do suki. Pan może do suki zaglądał w dupę, a może pan chcesz sukę, wie pan co, zajmiesz dzieci, będą szczeniaczki, będą szczekać, au, 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 będą robić, tak. Może pan to chcesz zrobił, może pana suka w ciąży jest. Może. To wiesz pan, szanuj pan sukę tą. Zwierzę tego, szanuj pan, bo ja pana nie obrażam, bo to jest normalny pies. No, ale nazywa się suka, bo jest pies z jajami i siurkiem, a jest pies bez siurka. Bez siurka. I bez jaj. Bez jaj, tylko przyrodzenie ma swoje, tak jak kobieta. I, ale przepraszam bardzo kobiety, ale i może pan zrobił dla suki dzieci. No wiesz pan co? Pan jest jakiś nienormalny zboczeniec. LGBT. Proszę pana, pan jest... Nie, nie będę tu LGBT mówić, bo już dosyć nie tego... Ale zboczeniec jest pan. A zboczeniec to jest słowo nieobraźliwe, tylko... Inaczej powiem, nienormalny pan jest. Psychicznie chory. Jeżeli pan na sukę walił w dupsko, to proszę pana, wie pan co, trudno się mówi, takiego człowieka trzeba lecieć, bo ja, jak zawsze się mnie mój pan stanie, to ja mam dziewczynę, kobietę i proszę pana, pojadę do dziewczyny. Się rozładuje. A konat mój się rozładuje na kobiecie, a nie na suce, na zwierzęciu. I powiem, opanuj się pan, panie kochany, nie zaprzestań pan dzwonić. Wiesz pan, bo nie tędy droga pana. No i tyle. Dziękuję bardzo.